Ale teraz kurde widzę, że to już tutaj się nie prezentuje zbyt fajnie. Siema, z tej strony Gespatio, no i to jest kolejna rage'owa gra na moim kanale i tym razem będzie to gra Unfair Sonic. Jak wiecie, ja już nagrywałem Unfair Mario, Unfair Platformer i Unfair Crash Bandicoot, więc przyszła pora na Unfair Sonica. Tutaj mamy Unfair Hill Zone, akt pierwszy, więc tutaj bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. I ogólnie chcę wam powiedzieć, że muzyka, którą tutaj słyszycie, jest oczywiście, nie jest to główny soundtrack z tej gry, ponieważ ta gra nie ma soundtracku. Więc postanowiłem, że sam od siebie wam coś tutaj dodam, ponieważ tutaj w ogóle nie ma dźwięków, jeżeli chodzi o w ogóle prawdopodobnie grę, choć nie wiem, bo nawet w to nie grałem, po prostu wszystko tutaj będzie na ślepo, ponieważ chcę się troszeczkę bardziej powkurzać, żebyście mieli po prostu bekę, żebyście się mogli pośmiać. I tutaj tak, spacji chyba nie używamy, tylko chyba po prostu strzałki nam coś robią. Okej, dobra. R tylko nam będzie służył do restartowania, więc ten przycisk pewnie nie przeżyje. No ale dobra, czyli tam w lewo nie mogę. Mamy jedną śmierć. No i dobra, tutaj jestem bezpieczny. Tutaj wolę zrobić coś takiego. Dobrze. Ja w ogóle nie będę tutaj robił żadnych cięć, tylko ja będę po prostu wycinał... Ja będę wycinał... wszystko... w programie do edycji. Aha. Wszystko w programie do edycji będę wycinał. Okej, w taki sposób, widzicie, udało się. Tutaj się skupiamy. Okej, super. Mamy jakiś kamień. O, właśnie, super się udało tutaj. I co mamy tu? Okej, to nam w jakiś sposób pomaga. Kurde, no. Było tak dobrze już. Ale musimy spróbować jeszcze raz. No i znowu tutaj zginąłem. O, pięknie, w taki sposób. Ja mogę przez to przejść? Aha, dobra. Taki oto... Kurde, zapomniałem, że tam jest... te przejście takie. O, w ten sposób. Skaczemy tak. No i teraz pewnie muszę wylądować tutaj. Ale czekajcie, czy jak ja? O, pięknie, pięknie, w taki sposób. Możesz, kurde, tam chyba był koniec, słuchajcie. No ale okej. Przynajmniej wiem, że ta mapka nie będzie zbyt długa. Ale w sumie to jest dopiero początek, więc nie ma co się dziwić. Czekajcie, to. Pięknie. Jest! O, patrzcie, jednak są jakieś dźwięki. Mamy 12 śmierci. Unfair Hill Zone, akt drugi. Czyli klikamy znowu Enter. I mamy kolejny poziom. Jestem ciekawy, czy uda mi się przejść całą tą grę. Szczerze wątpię. Ale mam nadzieję, że jakoś się uda. Aha, okej, tutaj będę wiedział, że tutaj są kolce. W ogóle na razie, serio, na razie nie ma przekleństw, ale zaraz mogą być, ponieważ tutaj dzieją się już powoli rzeczy niestworzone. Co to ma być za platforma? Ej, naprawdę tutaj się będą pojawiały bloki, no nie wierzę. Te kolce są tutaj zbyt wcześnie położone, naprawdę zbyt wcześnie. Tak jak wam w ogóle mówiłem w poprzednim filmie na kanale, czyli w 9 odcinku z Crash Bandicoot, ja po prostu nagrałem sobie jeszcze jeden odcinek, ale wy go jeszcze nie widzicie, ponieważ postanowiłem, że nagram jakąś rage'ową gierkę. O, super, super. I teraz pewnie na tym będą kolce. Ja żyję? Kurde, żyłem, ale teraz już niestety nie żyję. Musimy... po prostu zrobić tak. Teraz jakoś tutaj lądujemy. Ja pierdzielę, to gdzie ja mam tam stanąć? Tutaj już powoli zaczynam naparzać w ten przycisk restartu, ponieważ zaczyna mnie już to leciutko wkurzać. To, że ciągle się wykładam w tym miejscu, ale oby moja klawiatura przeżyła, bo mam laptopa i klawiatura jest zbudowana i nie chcę jej w żaden sposób zniszczyć. Nigdy. O, tutaj na krawędzi. Czekajcie. O, właśnie, o to chodziło. Ja pierdolę. Super. 24 śmierci w ogóle już mam. I teraz czekajcie, jak to tam było. Możesz, kurde, czemu ty mi nie skaczesz? Jeszcze raz. Tu omijamy, tu omijamy. Klocek. Śmierć. Klocek.
Klocek. Tutaj wskakujemy na kolce. Wow. Tak. Okej. Dobrze. Mam przeczucie, że ja nie mogę za bardzo na to wskakiwać. Kurde, wiedziałem, a tam jest ten cholerny koniec. Ja pierdzielę, ale blisko było. Na to. I... jest! Udało się. Super. 27 śmierci. Mamy akt trzeci. Powiem wam, że na razie jest okej. I tutaj widzę, pojawiają się nam przeciwnicy. Tak więc będę musiał bardzo uważać. Okej, będę już wiedział, że tutaj mam nie skakać. Tak coś czułem, że tutaj będzie ten taki moment, który będzie mnie chciał wykiwać. Więc musimy po prostu wskoczyć sobie na to drugie. Na to drugie, bo te pierwsze ma kolca, więc pewnie te drugie już na 100% będzie dobre. Choć po tej grze można się w sumie spodziewać wszystkiego. Okej, już myślałem, że jest po mnie. Teraz pewnie na to. Ja walę tutaj. Te trzeba na pamięć się tych mapek uczyć. Nie pamiętam, żeby tu były te kolce. Teraz uwaga. Tu, a tam jest też klocek, który nie wiem, czy mi pomoże, czy nie, ale super. Jest, dobra. Teraz uwaga na te ryby. Kurwa, myślałem, że mogę tam podejść. Ale dobra. Ja jebie. Ja walę, to ja tam na idealny środek chyba muszę wejść. I w ogóle sterowanie jest całkiem proste w tej grze, ale patrzcie, tutaj można tak wiecznie skakać. Double jumpa nie ma. Nie, nie ma. Lecimy jeszcze raz i tutaj... Jezu. Pięknie. Tutaj trzeba ich w ten sposób omijać. Ja pierdzielę. Pięknie. Jest! Przeszedłem. Genialnie. Tutaj już się bałem, że te piranie mnie zabiją. O, i patrzcie, mamy Unfair Marble, akt pierwszy, czyli tak choćby weszliśmy chyba do jakiegoś drugiego świata. No dokładnie, mamy tutaj, jak widzicie, lawę i takie jakieś czasy trochę starożytne, takie średniowieczne. Choćby czasy mitologii. Ja pierdzielę. Tutaj ostrożnie. Tutaj nie mogę tak chodzić normalnie, bo te kolce tutaj z każdego miejsca praktycznie mogą wylecieć. I to jest właśnie złe. Kurde. O, patrzcie. Tu już są te cholerne kolce. Naprawdę tutaj trzeba taki sposób. Kurwa. O. Super. I teraz nie wiem, czy... Skoczmy sobie tu. Kurde, ja nie wiem teraz, czy ta lawa mnie zabiła, czy... Czy ten klocek? Myślę, że lawa, bo tak to by chyba kolce z tego klocka wyszły. A tak... To wiecie, jak ja to zginąłem. Nie, 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 nie. Na to miałeś nie wskakiwać. Tu. 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 I teraz... Aha, rozumiem. Wtedy zabija mnie lawa, ale klocek też jest taki, że przez niego po prostu przenikamy. Więc trzeba bardzo uważać. O, tu jest bezpiecznie. Tu też. Super. I teraz nie wiem. Kurwa, no pod sam koniec. Ja pierdolę. No ja jebie, nie chciałem tego dotykać. Strasznie w oczy razi ta lawa i w ogóle te piksele tutaj tej gry. No ale trzeba to jakoś znieść. O, widzieliście, tam to też najwyraźniej jest złe. Jest, udało się. Zdobyliśmy ten pierścień. Unfair Marble Act 2. Lecimy dalej, zobaczymy, ile jeszcze tego wszystkiego w ogóle będę miał. Założę się, że tutaj coś mnie przeczułem źle. Chyba, że mam po prostu po tych kamieniach skakać. Dokładnie. I te kamienie są, widzę, w miarę bezpieczne. Ale chyba nie każde, ponieważ niektóre są takie, że po prostu przez nie przenikamy i giniemy z automatu w gorącej lawie. Okej, kurde, znowu na to samo skoczyłem, zapomniałem. Ale jestem ciekawy, na co ja mam tam skoczyć, skoro tam niczego nie ma poza tym. Czekajcie. Kurwa, znowu te kolce.
Co drugi raz się muszę na nie nadziać. Dobrze, że chociaż na te kulki z lawy się... Jezu. Dobrze, że chociaż na te kulki z lawy się tutaj nie naciągłem. Znowu tutaj. Czemu, Soniku, jesteś taką fajną postacią, a tak wszystko musisz zjebać? Kurde, gdzie ja mam tam skoczyć? Trochę jeszcze ponagrywam tą grę, żeby nie być taką dziotą i się nie poddawać. Kurwa, ale za chwilę się poddam przez to, co się tu dzieje, bo... Ja... Dobra. Te kulki z lawy są dla mnie najmniej szkodliwe chyba tutaj w ogóle. Czekajcie, może ja muszę wylądować... O, właśnie, widzicie? Jest klocuszek. Fuck, ale gdzie jest ten drugi? Tutaj trzeba niestety się pobawić w ciuciu gówno. I trzeba... Trochę... Trzeba troszeczkę uważać. Wiedziałem, że mam tam nie skakać, ale już z automatu to zrobiłem. Tak. Pyk. Pyk. O! Już chyba mam taktykę. Pyk. Pyk. I teraz na który ten? Na pewno na ten dolny. Ja pierdolę. Zawsze jak ta gra się wydaje być chytra, to ona właśnie nie jest chytra. Znaczy nie chytra, tylko chciałem powiedzieć... Podstęp, co nie? Zawsze ten podstęp się wydaje być, a go nie ma. O właśnie. Teraz pewnie w ten sposób, no dokładnie. Klocek. Jest! Super, super, udało się. Akt trzeci, prawdopodobnie ostatni, jeżeli chodzi o ten świat. I nie wiem, czy mam na to gówno. Miałem wejść na to gówno, ale nie skakać od razu. Taj kurde platformowe elementy. To ja się po tym nie przemieszczam. Kurde, no. Jaki syf. Tam też coś jeździ. Ja pierdykam. Nie. Co to było? Kurde. Oj, powiem wam. To mi ryje mózg. To mi ryje mózg. To jest trudne. Super. Dobrze. Teraz ostrożnie. Fuck, no naprawdę. Przecież nie widziałem tam tego klocka wcześniej. No kurde, zawsze się tu muszę nadziać. Za niedługo będziemy kończyli ten odcinek, pewnie jak przejdziemy tego levela. Ale pewności nie mam. W zależności jak szybko to przejdę tutaj. Bo to bym chciał przejść. Powiem wam, taki jest mój cel. Tutaj przejść chociaż trochę tego jeszcze. Fucking shit, no zawsze na to wejdę. Pięknie. Jesteśmy na bardzo ładnej drodze. Nie. Albo nie, dobra, dobrze jest. Jest bardzo dobrze, tylko ja nie wiem. Gdzie ten klocek? On gdzieś tam. On gdzieś tam się... Kurde, co ja zrobiłem najlepszego? Ej, what the fuck. Tam jest ten... Pierścień. Tam jest ten pierścień. Aha, dobra. Te klocki się... zmieniają... ze sobą. Kurde, zajść wszystko od nowa. Ja już tutaj zapomniałem... połowy trasy. Wow! To ja mogę też tak się bawić. No proszę. Wow, to było teraz dobre z mojej strony. To mi wyszło bardzo ładnie. Tak jeszcze mi tu nie szło. Nie. Tak się nie bawię. Kurde! Ale kuźwa... Wiecie co? Może zrobimy standardowo, tak jak w niektórych gierkach robiłem. Rage'owych, że po prostu gdy zgarnę śmierć setną, to po prostu kończymy odcinek, bo już zbliża się 20 minuta, co prawda połowę wam pewnie wypierdzielę z tego odcinka. Nie chodzi o moje rage'e, bo właśnie odcinek będzie się głównie składał z moich rage'ów. Aczkolwiek ja chcę, żeby ten odcinek był zarówno śmieszny, fajnie, żeby wam się podobało, ale żeby nie był też jakoś taki nudny, nie? Bo kto będzie oglądał nudny filmik z debilem takim jak ja? Kurde, cholerny klocek.
Ej, aha, dobra, bo tam są jeszcze te klocki. Tam są te klocki, które prowadzą do pierścienia. Ja widzę, że te klocki się tak wymijają ze sobą. Możesz, kurde, czemu ja nie skaczę wcześniej? Bo ten Sonic tak gównianie wysoko potrafi skakać. Kurde, super, super, nareszcie się tu dostałeś. Gratuluję. Pojebane gówno. Teraz to już naprawdę się zdenerwowałem. Znowu czekać na ten syf cholerny. No kurde, no przecież, ale dziwne jest to, że ja tego nie zawsze to dotknę, a to i tak mnie zabija. A teraz to się wpierdzieliłem pod samą kulkę z lawy. Jeszcze 11 śmierci i żegnamy się z tą grą. Na zawsze. Kurwa, jeszcze 10 śmierci. Kurde, i teraz ten obesrany moment. No ja naprawdę nie wiem. Te klocki są jakoś tak dziwnie zrobione. No co ty odpierdalasz? No powiedz mi, co ty odpierdalasz? Czekam na to. Jest. Kurwa. No byłem tak blisko. Dobra. Jeszcze 6 prób mam do siebie. No ale okej. Kolejna próba. Trzeba się w ten sposób, widzę, przemieszczać na tym syfie. Ja pierdzielę, jak ja to teraz zgnoję. Jest! Zebrałem! Super! Final Zone! Czyli ten akt przeniósł mnie już do ostatniego poziomu. Dobra, ludzie, to może jeszcze spróbujemy. Bardzo fajnie mi się teraz udało przejść tamten poziom. Ale teraz, kurde, widzę, że to już tutaj się nie prezentuje zbyt fajnie. Naprawdę. Nie wierzę. Aha, dobra. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy to naprawdę gra się skraszowała. Ale mam przed sobą crasha, jak cius. Dobra, najwyraźniej ta gra nie chce, żebym przechodził ją dalej. Więc będziemy kończyli ten odcinek. Tak więc ja się będę z wami żegnał. Możecie zostawić łapkę w górę. W komentarzach możecie proponować inne rage'owe gry. Subskrybować kanał, klikać dzwonek. Tak więc to będzie na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Nara.